Dobra, to teraz. To teraz by wypadało wziąć i się odizolować od ziemi. To by nie zmarzłaś. Czyli będziemy robić łóżko. Nikt mi nie powie, że survival ze sprzętem przez to się nie wiecznym jest łatwy. Ale dużo uczy. Dużo uczy, muszę przyznać. Uczyć na przykład nie brać niepotrzebnych rzeczy, ale niektórzy są odporni na wiedzę, tak jak ja. Dobra, będziemy teraz robić to łóżeczka. Z góry prącza, przydargam jeszcze parę takich beleczek, wyrównam teren talerzem. Szybko i bezboleśnie łóżeczko zrobione. Miałem nie plątać, ale chciły się bawić teraz. Zlecenie tego plątanie linami. To się nie rozpadnie. O. Nakładamy na to ładnie skórę. Taka półleżaneczka. Spokojnie im styknie. To jest mega wygodnie, nie? Miałem zrobić jeszcze Grzesiowi, ale go nie zrobił. Jak przyjdzie, to sobie sam zrobi. Serio, nie mam siły. Ma miejsce, więc nikt nie ma ludzi. Znowu. Sprawa wygląda tak, że jakby dzisiejszy czasek z dzisiejszym sprzętem szedł. Zamiast takiego łóżka po prostu bym sobie rozłożył w falię termiczną czy coś. Żeby miał izolację od ziemi, nie musiałbym się martwić, że będzie mi zimno od ziemi. No to mam dość głęboko, więc na pewno mi od ziemi nie będzie ciągło, że coś wymyślę na nogi. No ale uważam, że obóz wyszedł czaśnie. To jest naprawdę fajne. Dobrze, że te wiatki wziąłem, pałatki, czy jakby to kto zwał, na pewno to są pałatki porobione ze starej wiaty. O, palisadka jest. Lampionik będzie się palił, jak tylko rozpalogi. Bo tak nie wziąłem zapalniczki. Na bok. Nisko w tym zakotach jest bardzo proste do wykonania i jest naprawdę bardzo praktyczne, jeżeli chodzi o gotowanie. No, uda się przynieść, nie ugrzejemy, ale gotować coś na nim jak najbardziej. Aby zrobić takie nisko, potrzebujemy zrobić, wykopać, wyciąć, wygrzebać z ziemi dwa dołki. Tak, to jest ten. To jest dołek, w którym będzie ogień się palił, a to jest dołek, w którym będzie dochodziło powietrze. Musimy je połączyć razem w jakiś magiczny sposób. Dobrze by było, jeżeli tutaj będzie ma spadać powietrze. Góra nie była stricte pionowa, żeby trochę to było otwarte, a tutaj z tej strony zamknę, żeby ten cuk jakoś zrobić.
Mam dwa krzesiwa, jedno firmowe. Jeżeli ktoś był zainteresowany, mam do rozdania. Proszę się odezwać. Powiem w jaki sposób można zdobyć krzesiwa Airliway. No i swoje prywatne ulubione krzesiwa. Pozwólcie, że będę używał swojego, bo jestem swojego bardzo przyzwyczajony. No i powietrze będzie dochodziło tam, tym otworem, to możemy wtedy spokojnie postawić sobie garnek, zakryć to, może być spokojnie zakryte całe, tak żeby w ogóle nawet dym nie wylatywał. I będzie się paliło na sobie. To tak na szybkości, pokrótce, bo naprawdę już jest tutaj, miga mi kamera, zaraz się wyłączy, więc tak mniej więcej, no tak mniej więcej, no nie, bo tak wygląda. Ognisko w stylu Dakota. Polecam do gotowania jak najbardziej. Nie ma nic lepszego. Nie ma nic lepszego do gotowania niż ten kocioł w ognisku. To podobanie. No. Iskry się nie latają. Nic się dzieje. Dym. O, jeszcze pomału. No. Odpalać samo. O. No to by było na razie na tyle i musimy czekać, aż się baterię doładujemy.